Dzień dobry, Mili. 1 stycznia 2023. Mili, wyobraźcie sobie, pierwszy raz w życiu zauważyłem taką anomalię. Przeleciała pszczoła. W domu w ogóle różne chrząszcze zaczęły mi się, które zimowały u mnie w domu. Na żeraniu mieszkały. No to brałem, najlepiej dwoma kartkami się podnosi takie chrząszcze, żeby ich nie dotykać palcami. I wypuszczałem na zewnątrz do rynien. One sobie tam odlatywały. I powiem wam, że dzisiaj widziałem pszczoły. Jest to coś niebywałego. To nie jest nic dobrego. To jest nic dobrego. 1 stycznia i pszczoły. Ale Mili, jestem nad taką rzeczką w Polsce, bo już zaprosili nas. Czy zaprosili nas z Rutkiem, ale Rutek nie mógł przyjechać, bo jest chory. Zaprosili nas ludzie. I przyjechaliśmy w Polskę nad małą rzeczkę. Oczywiście chcieli chłopaki coś tam tego. Ja mówię, nie. Ja do was przyjadę, ale połowimy rybki. Oczywiście prosili mnie, żebym nikomu nie powiedział, a u mnie to jest, słuchajcie, słowo ważniejsze jak wszystko. Także, Mili, z Nowym Rokiem, witam was. I chciałbym wam... O, akurat na kiełbasce jesteśmy. No i tu chłopaki przygotowali jeszcze... Przygotowali jeszcze coś na... nie tylko na ząb. Jest bardzo fajnie. Prawda, że jest fajnie? Ale proszę pozdrowić. Pozdrawiamy. O, a tu żona pana? Jest fajnie. Jest bardzo fajnie. Jest 17 stopni. Jak nie chcecie uwierzyć, to spójrzcie sobie. W Polsce jest 17 stopni, a we Wrocławiu chyba 18 albo 19. To jest w ogóle niebywałe. Styczeń, słuchajcie. 1 stycznia. Także żałuj, Rutek, że ciebie tutaj nie ma. Oczywiście byś wziął tą swoją strągóweczkę i byś tutaj zasuwał. A ja... Powiem tak, nie wziąłem wędki i nie łowimy, tylko tutaj bajerujemy co i jak. Trzymajcie się, z Nowym Rokiem życzę wam tylko i wyłącznie zdrowia. Cześć.